Witajcie w kolejnym odcinku podcastu INEA Business Talk. Ja nazywam się Tomek Stankowski, a dzisiaj porozmawiamy sobie o platformie cyfrowej Smart City, której częścią jest Hello Moim i waszym gościem jest Krzysztof Kluza, Smart City Product Manager z firmy INEA. Witaj, Krzysztofie. Witaj, Tomaszu. Dobrze. Myślę, że zanim przejdziemy do tego głównego tematu, czyli Hello Guard, warto, żebyśmy naszym słuchaczom opowiedzieli trochę ogólnie o platformie cyfrowej Smart City. Czym ona w rzeczywistości jest? Platforma cyfrowa Smart City, którą tworzy INEA. Pod nazwą Hello City jest to cyfrowa platforma, która ma służyć do zarządzania miastem, a właściwie do komunikacji pomiędzy mieszkańcami a wodarzami miast. W ramach tej aplikacji, która ma szerokie zastosowanie głównie w miastach, mamy kilka aplikacji wewnątrz. To znaczy jest tam Hello Info, który nas informuje o tym, co dzieje się w mieście, w teatrach, w kinach. Jest Hello Alert, czyli informacje akurat na przykład na bieżąco na temat koronawirusa. Mamy Hello IoT, czyli tam są czujniki jakości powietrza i inne urządzenia, które wymagają połączenia z internetem. No i mamy Hello Guard, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, powiedzmy to, miasta. Dobra, więc wiemy, co się składa, no ale przejdźmy już do tego głównego tematu, czyli czym jest to Hello Guard, w jaki sposób ono jest wykorzystywane, jakie ma funkcjonalności. Hello Guard to jest zupełnie inne, nowoczesne podejście do monitoringu. Stworzyliśmy zupełnie nowy produkt po to, aby wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom związanym z zwiększeniem skuteczności monitoringu, z obniżeniem kosztów budowania infrastruktury takiego monitoringu, i chcieliśmy to zrobić w zupełnie nowym modelu. To klasycznie klient musiał kupić kamery, kupić serwer, mieć osobę techniczną, która tym wszystkim potrafi zawiadywać, obsługiwać. No i to jest problematyczne. Zatrudniliśmy osoby, które są specjalistami od monitoringu i stworzyliśmy zupełnie nowy produkt, który polega na tym, że INA tworzy całą infrastrukturę, tworzy sieć kamer, udostępnia ci kamery, udostępnia ci serwer w postaci chmury, a ty tylko wykupujesz miejsce w tej chmurze i dostajesz dostęp do aplikacji, która wykorzystuje najnowocześniejsze zdobycze techniki tak jak sztuczna inteligencja na przykład, które wspierają monitoring w taki sposób, że zamieniają obraz na metadane i te metadane później analizują. Dobra, czyli jak to wygląda w praktyce, no bo dużo trudnych słów się pojawiło. Jak to wygląda w praktyce? Czyli co użytkownik zyskuje albo jak funkcjonuje sama ta y, platforma? Użytkownik określa ile kamer y, chciałby podłączyć do systemu, my tworzymy dla niego chmurę. I w ramach tej chmury udostępniamy mu środowisko, z którego on samodzielnie korzysta. Materiały, które nagrywane są przez kamery, trafiają do datacenter wina Parku. E, automatycznie są e, te materiały są przetwarzane na metadane, to znaczy my analizujemy, jakie są na tym obrazie kolory, jakie są obiekty, wielkości obiektów, prędkości poruszania się, kierunek poruszania się. I dzięki temu potrafimy tworzyć takie algorytmy, jak na przykład. Pokaż samochód w kolorze białym, który przejeżdżał na tym obrazie. Dzięki temu jesteś w stanie w bardzo szybki sposób przeszukać materiały ze wszystkich kamer w twojej firmie, czy w twoim mieście, w celu poszukania tej konkretnej osoby, tej, tego konkretnego zdarzenia, czy na przykład samochodu. Myślę, że warto tutaj poruszyć temat ochrony danych osobowych, no bo występujemy tam, tak? Na tym obrazie. No my, w sensie osoby. A w jaki sposób tutaj te, ta ochrona danych osobowych jest zachowana? Ochrona danych osobowych to oczywiście jest taki trudny temat, bo każdy, nikt nie chce być inwigilowany. Dlatego wszystkie dane, które zbieramy w ramach tego systemu, są pseudoanonimizowane. To znaczy, że każda osoba, która się pojawia na tym nagraniu, otrzymuje taki filtr na twarz, który zasłania absolutnie tam całą twarz i, i nie jesteśmy w stanie jej rozpoznać. To jest zrobione po to, żeby rozpoznawać zdarzenia potencjalnie interesujące, a nie inwigilować osoby. To znaczy nie interesuje nas, czy Piotr Kowalski coś tam zrobił, tylko interesuje nas to, że ktoś się przewrócił i wymaga pomocy. Jeżeli ktoś leży, na przykład na ulicy dłużej niż dwie minuty, to znaczy, że coś się stało, nikogo dookoła nie ma, to taka osoba z centrum nadzoru jest w stanie zareagować i wysłać tam karetkę do tej osoby leżącej. Lub jeśli ktoś zostanie napadnięty, no to my widzimy, że osoby się tam biją. Nieważne, kto to jest, ważne, że jest bójka, czyli jesteśmy w stanie zareagować i zgłosić na przykład na Straż Miejską, że potrzebna jest szybka interwencja. Dobra, a w takim razie to Hello Guard. W jaki sposób można odnieść do biznesu? Jak biznes może z tego skorzystać i jakie korzyści z tego wyciągnąć? Każdy klient, który przychodzi z problemem, który my musimy rozwiązać, może mieć ułożoną własną historię. Te, te, te algorytmy, które my tworzymy, mają tak szeroki potencjał, że trzeba się skupić na tym, co my mamy dla tego klienta stworzyć. Stwórzmy taki przykład sobie na potrzeb naszej rozmowy: że mamy na przykład budowę, i na tej budowie są jakieś problemy do rozwiązania, na przykład to, że pracownicy chodzą bez kasków, że giną jakieś tam materiały budowlane. No i teraz. My ustawiamy te kamery monitoringu, łączymy wszystko w tą sieć, pytamy się naszego klienta o to, co go interesuje i jakie zdarzenia są dla niego potencjalnie interesujące. I na przykład taki kierownik budowy mówi, że największym problemem dla niego jest to, że ludzie chodzą bez kasków i dla niego to jest zagrożenie, ponieważ on jest odpowiedzialny za to, co tam się dzieje. W związku z tym robimy algorytm: pokaż osobę, czy alarmuj o osobie, która pojawia się na terenie tego, tej budowy bez kasku, bez kamizelki. I to ma się pojawiać w postaci pusha, czyli na Twoim telefonie wyskakuje komunikat, że na terenie budowy pojawiła się osoba, która nie ma kasku, i ten kierownik budowy może zareagować na to. I teraz taka ochrona może działać w ciągu dnia, a od godziny np. 20 do porannych godzin, kiedy nikogo nie powinno być na tej budowie, mogą działać zupełnie inne algorytmy, takie jak np. ochrona obwodowa. Tworzymy wtedy strefę i dajemy taki algorytm, że jeśli ktoś wejdzie w tę strefę, to daj mi alarm. Ja wiem, że tam nikogo nie powinno być, w związku z tym, jeśli ktoś tam się pojawi, mogę podejrzeć sobie nagranie z tej kamery i zobaczyć, czy jest to mój pracownik, który przyszedł, bo coś zapomniał, bo chce nakarmić, nakarmić psa, czy weszła tam młodzież, bo chce się tam, nie wiem, chcą, chcą na przykład się tam spotkać, posiedzieć, lub może rzeczywiście przychodzi jakiś złodziej, żeby wykraść materiał budowlany. No i teraz, dlaczego ten system jest taki ciekawy? Nie? Dlatego, że on działa skutecznie 24 godziny na dobę. A pan Zenek, który jest ochroniarzem, on czasami może zaspać w tej budce i czegoś nie zauważyć. Na przykład inna, inna firma. Załóżmy, że produkujemy coś, wysyłamy te materiały, jakieś kosmetyki. Wysyłamy jakieś kosmetyki na paletach gdzieś tam w świat, tak? Czyli po pierwsze, wykorzystuję ten monitoring do tego, żeby na przykład, wchodząc do firmy, zakładam kamerę termowizyjną, która w tej chwili mamy COVID, no to ona nam mierzy temperaturę. Osób wchodzących. Już na dzień dobry, kiedy ludzie, moi pracownicy wchodzą do firmy, jestem w stanie wyłapać kogoś, kto ma podwyższoną temperaturę, po to, żeby poprosić go, tą osobę, o zmierzenie tej temperatury w sposób jakiś tam bardzo dokładny i wyeliminowanie ewentualnie takiego ogniska. To taki temat teraz jest na bieżąco. No ale teraz nasi pracownicy weszli już do środka do firmy. Ja jestem w stanie na przykład monitorować, którędy moi pracownicy częściej chodzą do firmy, które wejścia są używane, które nie są używane. Być może to jest mi potrzebne. Na pewno to może być potrzebne w sklepie, bo w sklepie e, wiadomo, e, interesuje sprzedawcę to, e, które półki są bardziej oblegane, a które mniej, żeby ustawiać towar. Jak się porusza klient po Jak się po porusza sklepie. klient po sklepie, nie? Ale wróćmy do tej firmy. E, mamy tam jakąś linię produkcyjną, ludzie coś tam pakują do tych paczek. No i teraz my te paczki wysyłamy. I często zdarza się tak, że do Ciężarówki z naczepą, włożona zostaje na przykład nie ta ilość palet, która ma być włożona, albo nieprawidłowa. No i ten system ma taką właściwość, że on jest w stanie wyłapywać cyfry, które są na kodzie kreskowym z boku palety, po to, żeby zestawić odpowiednią paletę z odpowiednią naczepą. W związku z tym, jeśli ta paleta nie zgadza się z numerem naczepy, no to od razu będzie ten alarm. Ale idźmy dalej, spakowaliśmy tę całą y, naczepę, że tak powiem, tych towarów i teraz podjeżdża ciągnik, zabiera ten y, tą naczepę i wyjeżdża z firmy. Słyszałem taką historię, że podjechał ciągnik i zabrał mnie tą naczepę. I w tym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić numer rejestracyjny samochodu, czy zgadza się z numerem naczepy, który jest narysowany na tej naczepie i sprawdzić, która osoba powinna tym samochodem jechać. W związku z tym jestem w stanie zareagować, od razu zatrzymać ten samochód lub zadzwonić do firmy transportowej, powiedzieć, że coś tam się nie zgadza. To taki jeden przykład, ale wróćmy jeszcze do tego sklepu, bo to jest bardzo ciekawe. W sklepie y, y, interesuje sprzedawcę to, ile osób wchodzi do sklepu i którędy one chodzą i przy których półkach spędzają najwięcej czasu. I możemy tworzyć takie heat mapy, mapy ciepła, które mówią mi o tym, że ta część sklepu jest częściej użytkowana niż ta. Dzięki takim informacjom mogę przeorganizować ten sklep lub ustawiać takie produkty w miejscach, które są szczególnie tam y, oblegane, które chcę, żeby były częściej sprzedawane. A oczywiście na końcu sklepu ustawiać te produkty, po które my zawsze przechodzimy. Dzięki temu klient będzie chodził po całym sklepie. To się chyba nazywa sprzedaż komplementarna, i dobrze pamiętam. Ale też tak przyszła mi do głowy taki przykład, że można Hello Guard zastosować też jako ochronę przeciwpożarową. No bo jeśli mamy tą halę, o której wspomniałeś i mamy tą kamerę termowizyjną i w którymś miejscu tej hali nagle zaczyna nam się robić cieplej niż w innej, no to można to zastosować jako dobrą ochronę przeciwpożarową. Dobrze rozumiem? Bardzo dobrze i nie tylko rozpoznajemy pożary, ale także możemy rozpoznać pojawienie się dymu. I wykorzystywać to właśnie w taki sposób, że pojawia się dym, alarmuje o tym odpowiednią służbę, bo to nie musi być informacja, która idzie tylko do klienta, to może być informacja, która idzie bezpośrednio do wskazanej jednostki, na przykład do Straży Pożarnej, czy do policji, lub innych tam jakichś służb. Oczywiście to, to trzeba najpierw dogadać, nie? To, to nie jest tak, że firma dwuosobowa może stworzyć sobie taką sieć i bezpośrednio informować policję. Ale jeśli jest to budynek użyteczności publicznej, to jak najbardziej tam jesteśmy w stanie zrobić to w bardzo profesjonalny sposób. Zatem Krzysztofie, przekazałeś nam mnóstwo informacji na temat HelloGuard, ale gdybyś w kilku słowach mógł nam podsumować korzyści wynikające z tej aplikacji. Na pewno najważniejszą korzyścią skorzystania z, z aplikacji HelloGuard jest to, że jest ona skuteczna. 24 godziny na dobę. Kolejnym plusem, który widzę dla klienta jest to, że nie są właścicielem infrastruktury, w związku z czym nie jest odpowiedzialny za problemy techniczne, za dobór serwerów i rzeczami z tym związanych, to znaczy utrzymanie tej całej infrastruktury. System, który działa na bazie komputerów i sztucznej inteligencji jest wielokrotnie szybszy w reakcji. No i przede wszystkim, co było dla nas najważniejsze, jesteśmy w stanie obniżyć koszty. Użytkowania takiego systemu, ponieważ porównując go z ochroną fizyczną budynku, no to mamy tutaj na po jednej stronie szali etaty kilku pracowników, na przykład trzech lub czterech, a tutaj mamy system, który działa tak samo skutecznie przez 24 godziny na dobę i jest on prawdopodobnie wielokrotnie tańszy, ale to wszystko zależy od ilości tych kamer. No, i, i myślę, że to wystarczy, żeby przekonać klientów do tego, żeby wykorzystać nowoczesną e, infrastrukturę. Mnie zaciekawiłeś się bardzo mocno tym tematem, przekazałeś nam mnóstwo informacji. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Waszym gościem był Krzysztof Kluza, Smart City Product Manager z firmy INA. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, Tomasz, że mnie zaprosiłeś, jest mi niezmiernie miło. Ja się nazywam Tomek Stankowski, a to był kolejny odcinek podcastu INA Business Talk. Przypomnę tylko, że możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcasts i na YouTube. Przypomnę też, abyście subskrybowali profil INA na LinkedInie, tam informujemy o nowych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.